Hej, ja jestem Dominik, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, jest ze mną Agnieszka! Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo u Agnieszki, a nie u mnie. Mamy nadal świąteczny klimat, bo już jutro są święta, więc wszystkiego wesołego. A dzisiaj, jak widzicie po tytule, bardzo fajny odcinek, który lubicie u mnie na kanale, bo jest to fajna seria. Więc nie przedłużajmy i lećmy do sklepu. I jesteśmy już pod Pepco i słuchajcie, jest to w ogóle pierwszy odcinek, gdzie robimy to w Pepco. Tak, tak, tak. Tak, właśnie tak. Więc świąteczne rzeczy, 150 zł, kupujesz co ci się podoba. Super miły odcinek. Karta podarunkowa od Dominika Rupińskiego. Dokładnie, na więc święta. Lecimy na zakupy. Powiem wam, że tu jest całkiem dużo ciekawych rzeczy, na przykład lalka z nocnikiem, całkiem fajnie, ale ja bym chciał coś kupić ładnego chyba. Bo Agnieszka ogólnie domyśla się chyba, co nagrywamy, ale nie do końca wie, więc ja wiem, dlatego mogę jej kupić coś specjalnie pod nią i na przykład teraz... Myślę nad tym, to wygląda super, ale nie wiem ile kosztuje. Ej, jestem po prostu Grażyna, dlatego że to znalazłam za 17 zł, a tutaj jest drugie jakby takie samo, tylko w innym opakowaniu i to jest już za 30 zł, więc ogólnie zaoszczędziłam, ale jeszcze mam bardzo dużo do wydania. Zauważyłam, że ja w ogóle nie sprawdzam co ile kosztuje, więc teraz muszę to wszystko podliczyć, bo mam jednak trochę rzeczy w tym koszyku. I słuchajcie, nasze zakupy są gotowe, zrobione, więc lecimy do domu. I wróciliśmy właśnie z zakupów, mamy wielkie torby. Moja jest mega ciężka, chcę. Moja jest lekka, ale duża. A czy ty doszedłeś do końca swojego limitu? Zapłaciłem 147,40. Ja jestem mega słaba w to, bo u mnie chyba wyszło 117. Miałaś jeszcze tyle złotych do wydania? Tak, miałam tyle hajsu, a zapełniłam tak dosyć mocno tą torbę. Nie wiem, co tam kupiłaś, ale dobrze się składa. Będę mógł to sprawdzić, ponieważ robimy zamianę torbami! Ty będziesz zatrzymywał to, co ja kupiłam? Tak. Czyli kupiłabyś sobie rzeczy, tak jak będę dla ciebie. Tak, nie masz nic z tych rzeczy, bo są teraz moje. Czemu to jest tak ciężkie? Bo wybrałam same fajne rzeczy. Ale kurde, ta torba jest tak ciężka. To kupiłeś pewnie poduszkę. Bardzo możliwe, że jest tam coś takiego pluszowego. To wiesz co? Pozwól, że... Herbatka zimowa prawie spadła. Ja zacznę pierwszy, bo czuję, że tu jest dużo, bo jest ciężkie. Więc uwaga, zaczynam od pierwszej rzeczy. Łoba. Może to dlatego było takie ciężkie? Who knows? Pomyślałam, że fajna doniczka jest fajna, po prostu. Tak, może być to doniczka, może być to wazon. Może być to... nie. Co chciałeś? Chciałam być miska. Ej, na cytryny. O, taka na owoce. Do, na mandarynki. Teraz święta. Tak, mandarynki. Na mandarynki. Fajna całkiem głowa. I ta głowa kosztowała w ogóle 30 zł. No i może będzie mi nawet pasować do nowego salonu. Fajna głowa, postawię fajna. Sobie ją tutaj. Ja tam tutaj trochę z boku, żeby... Ja się, żebym nie zapomniał jej zabrać, to ją tak postawię jednak tam. No dobrze, możesz wziąć pierwszą rzecz. Ja wyjmuję to coś, co myślałam, że jest poduszką. To jest misiek. Naprawdę by ci się przydał misiek? Nie, to myślałem tak o tobie, bo ty lubisz takie pluszowe rzeczy, głupotki i w ogóle, więc stwierdziłem, że będziesz miała misia ode mnie na święta. Nie, słodko. Ile kosztował? 80 zł! Był dość drogi i to zajęło mi bardzo dużą część budżetu, ale stwierdziłem, że warto, bo zobacz jaki piękny jest, taki jest miły i w ogóle. Jest super, ale no? Jesteś szalony. Z recyklingowanych materiałów. Recycled materials. No to 80 zł się opłaca. No dobra, okej, podoba mi się. Kolejna ciężka rzecz, świeca. To już dorzuciłam, bo wiedziałam, że mam tyle pieniędzy jeszcze do wydania. Okej. Co myślisz o zapachu? Fajna taka świeczka, lubię takie. No powiem ci tak, A mogę spróbować ostatni raz? Ja chcę ostatnie. Ładnie. Żebym czuła do końca dnia. Powiem tak, z wyglądu mi się ona nie podoba, bo ten kolor, no nie przemawia to do mnie. Ale jak ją schowam gdzieś w kąt w pokoju, to będzie ładnie pachniała. Tak, ładnie pachnie, no. Dobra, grzebię dalej. Mniami. Mniami, dam... Nie pamiętam, jak się czyta, się czyta dumle. Dumle. Dumle polskie, dumle futge. Bardzo dziękuję. Nie? Ile to kosztowało? 7 zł. To całkiem nieźle. I można to nawet dać komuś na prezent. Nie, no na święta super. Chcę na świąteczny stół wysypać. O. Dumle. Dumle. Będziesz jadła święta. Tak. Będziesz jadła. Będziesz jadła. Ja będę szukam się dalej. To jest super przydatna rzecz. Co to jest? A, tagi do prezentów takie. One były najładniejsze z tych wszystkich. Były 3 do wyboru. Tak. Sam siebie bym ich nie kupił, bo wybrałbym inne. Ale ogólnie graficzki są całkiem cute. Słodki, jest ten pingwinek. Ej, kosztowało to 5 zł. Za 12 tagów. Dobra, mogę ci to oddać. Tylko dlatego, że nie będziesz używał, ci się nie podoba. Ale wezmę. Fajnie. Teraz ja. Oh, to jest świetne, Boże, świetne, jak to zobaczyłem, ja takie aaa! Tylko, że zapomniałem, że tobie to oddaję. Ale są dwa, może oddasz mi któreś. Ale poczekaj, ty będziesz lepił pierogi? A co? Bo... wiesz, to jest dla leniwych. A co, sama zwijasz? Tak. Ja nie. Ja z babcią... I z babcią... Zawsze z babcią siedzę i lepię te pierogi, tak trzeba lepić, to po polsku. Co to jest za gówno? No, patrz, świetne! Tu bierzesz dół, ciu, wykrajasz, nakładasz farszyk, pyk, hup,
Skąd? Zamknięta? Wzór ze sklepu. Tfu! Tfu! Ale pieróg z domu. Patrz, siedzisz i lepisz, i lepisz. I to mija godzina i masz 10 pierogów zrobionych, a rodzina chce zjeść 50. Nie, nie, te pierogi się robi wcześniej. Nie robi się ich na Wigilię. Robi się je wcześniej i wtedy się rozmawia z babcią, z mamą, z ciocią. No a co, jak to robisz, to nie możesz rozmawiać, przecież to nie głośne, nie szumi. To zestaw dwóch, no, różne za rozmiary. 5 złotych? 5 złotych! A prezenty pakujesz ręcznie. To weź se to, a ja sobie wezmę to. Dobrze. Dobra, to wymiana. Zły. Uwaga, wyciągam. Ta-da! Jedzenie. Obsession. Karmel delicaces. Nie wiem, czy chcesz to jeść święta, czy nie, ja chcę tego spróbować. Ja też bym chętnie spróbował. Dobra, karmel się trochę rotlał. Ale. Ale pachnie. Karmelem mocno. A mnie nie jest karmel, tylko to jest jakby... Cukier z wodą. Cukier z wodą. Rozynka tu też nie czuć. Czekolada jak z takiego Mikołaja za złotówkę. Bardzo słabe. I ty się czepiasz maszynki do pierogów? O, jedzenie! Czemu tak patrzysz na moje zakupy? Bo to były podróby jeżyków, a to jest podróby semen. Tak, ale ja ci powiem, czemu to wziąłem. Tylko i wyłącznie, no, bo chciałbym, żebyśmy tego spróbowali, bo uwaga, wiesz, ile to kosztowało? No. Złoty 50. To jest niemożliwe, żeby stworzyć rogala z czekoladą za złoty 50, więc ja czuję, że to będzie niestety jeszcze gorsze niż tamto. Testujemy. To oczywiście. Dobra, a co jeśli ten rogal będzie lepszy niż ten oryginalny? Nie, niemożliwe. Nie, on będzie na pewno taki, wiesz, taki... Ej, ten oryginalny też nie wygląda lepiej. Trochę, ja już nie pamiętam. Sprawdźmy, ile jest na dzień. Wygląda jak czekolada, ale trochę ma galaretkę. Dobra, jak chcę z tym nadzieniem? Czas to jest bardzo podobny do 7 Days. Mm-hmm. Powiem ci, że chyba jak jadła 7 Days i to, to nie wiem, czy bym jakąś taką różnicę mega poczuła. Jest to podobne. No to na dzień jest trochę słabe. Ale za złoty 50. Ale za złoty 50 to jest lepiej niż myślałem, że będzie. Jakby dałbym takie 3 na 5. Dobrze, teraz ja. Mam coś owinięte w papier. Ooo, ale słodkie. Ty lubisz takie disneyowe rzeczy też. Bardzo. Bardzo słodki talerzyk. No, bardzo lubię. I ten talerzyk kosztował 15 zł. Trochę drogi, ale jakby jest mega spory. No, nie, na mega fajny. Wiesz. Trochę jest porysowany. Fajnie, bo ja teraz też na święta w domu mam bardzo dużo czerwonych dodatków, więc w sumie ten czerwony będzie tak fajnie na stole wyglądał. No ale rzeczywiście jest porysowany. No jest porysowany taki... na maksa. Patrz tutaj, co się dzieje. A to na pewno pani przy kasie porysowała. Na pewno, pani przy kasie tak nie będzie miała świąt. O! Bardzo ładny. Ładne. Bardzo ładne. To jest chyba to samo, ta sama jakby polewa, czyli szkliwo, jak tamta głowa. Mi się wydaje, że tak, tylko to jest matowa. To, a to jest z połyskiem, no to no. Tak, może być to ale samo. Ale fajne, bardzo fajne, świecznik. Dziękuję, to mi się super podoba. Uwaga, Coffee Amo. Obrzydliwe to na pewno jest, wow. Co to jest? To jakby oddać. Karmelki w czekoladzie. Zgadzam, że to jest moje, to ja otwieram. Cappuccino. Espresso. Irish coffee. Coffee latte. Ja chcę latte. Może ja wezmę Irish coffee. Tutaj czy jest czekoladka, czy to będzie cukierek? Ej, ciemniejsza jest. To jest biszko. To ma wafele w środku. Ty się 3 razy zdziwiłeś, tak? Cię ugryzienia tego. Ej! No? Pyszny. Ale to jest dziwne. No, jest pyszne. Nie będę miał, to kosztowało. Na pewno niedużo. Ale to jest naprawdę apetyczne. A. Możesz wyciągać kolejną rzecz. Jakie ładne. No to pomyślałem o tobie, tak. Żebyś miała na święta ładną świeczunię i zapaszek. Podejrzewam, że na to wydałeś sporą część swojego budżetu. To chyba 30 zł kosztowało, 25. To i tak nieźle jak na taki zestaw, moim zdaniem. O, patrz, tu jest try me. O, pachnie przez to. No właśnie. Wow! Pierwszy raz widzę coś takiego w zestawach. No. Co no? No cynamonową rolką taką. Rolką? No taką bułeczką cynamonową, taką zawiniętą. Kupiłem, bo wyglądało. Ej, tu trochę herbatką zimową. Tak, a czujesz tam cokolwiek? No, jak tak się sztachniesz mocno, to jest tak. Stary, to pachnie szkłem. Ja wypakowuję kolejną rzecz. Dobrze. Ta-daam! Jest rezerwane, dlatego że uwaga, było na promocji. Okej, okay, ile? 17 zł. 17 zł. A było ponad 30. Dwie świeczki i dyfuzor. I teraz jak pachnie? Ja czuję jakiś zapach, ja mam bardzo wyczulony nos. No nie będziemy już dyfuzora otwierać, bo to samo. Ja chcę. Ej, tu jest inny zapach. O, ale czuć. Przechodzę dalej, teraz ty. Teraz ja. Przechodzę dalej, to teraz ja. O, wyciągnęłam dwie rzeczy naraz, no nie no. Torebka? Merry Christmas. Kupiłem torebkę, bo uważam, że była ładna. Jest ładna. I patrz, w nią na przykład, patrz. Aaa, zbytnie. Tak. I tutaj ta, i świeczunia jeszcze dorzucimy, o. Mamo, nie oglądaj. O, no i prezent dla mamy. No. Super. Ile to kosztowało? 4 złote ta torebka. Ale bardzo ładna. Ja tu ci postawię pod choinkę. O, dziękuję bardzo. Ej, kończą mi się rzeczy. Uwaga.
fajne, nie? Ładne. Fajne. Star Fizer Kit z Revolution. 17 zł za 3 bomby, to nie jest źle. Kokonat? Nie lubię kokosowych zapałek. Po prostu ładnie wyglądały i miałam takie za które świąteczne, że gwiazdki błyszczące. No cóż, będę mógł się wykąpać. O! Opaskę. Chciałem, żebyś się wyjęła na początku i założyła na głowę, ale nie zrobiłaś tego i teraz mi się dopiero przypomniało. A była tania. Ej, ale ładnie wygląda ona. Zobacz, jakbyś nagrywała teraz na kanał Beauty coś, to jest super. O, cute. Cute. No fajna. A ile ona kosztowała? Ona kosztowała już swoje. 5 zł! Ej, no tak za 5 zł, wow! No i takie ma fajne wykończenie, ma taka przyjemna. To ja odpakowuję dalej, bo mi zostały dwie rzeczy. Wow! Karmelizowane orzeszki. To kocham orzeszki w karmelu. I to też jest takie świąteczne. Nie wiem, czy tobie się to kojarzy tak w ogóle nie. No, nie jem orzeszków karmelizowanych na święta. Ale to jest takie, wiesz, że są te jarmarki, takie te, i są takie, gdzie prażą, masz ciepłe te orzeszki. Co, głupie jest to? No jak są dla święta, są takie budki z grzanym winem, to tam też są takie miejsca, gdzie prażą orzeszki. Odpowiedz na twoje pytanie? Tak. Dobre. Dobre. Next. Zostawmy ostatnia rzecz. Ostatnia. Ze względu, że Agnieszka ma ostatni produkt, to ja byłem jeszcze czekoladką, była przedostatnia, więc mam KitKata Mikołaja. To zwykły Mikołaj, ale ja próbowałem te z KitKata i one są okej. Okay. A no ja mam tą kulkę taką pomarańczową. Tak. Jakie to jest ładne. Ja nie lubię połączenia pomarańczy z czekoladą. Nie lubię pomarańczy w ogóle. Ale te drobinki chrupiące fajnie. Fajne, fajne, zimowe, świąteczne. No, fajne, dobra. To teraz uwaga, ostatni mój produkt. Taraaam! Bardzo ładny, świąteczny kubek. Czemu taką masz minę? Pomimo, że to jest ostatni produkt, a brakuje mi jednego, bo będę, że jeszcze coś kupiłam. Jak to? Bo kupiłam tą kulkę, tą samą kulkę kupiłam. Odłożyła się. O. A to nieważne. W każdym razie ja widziałem ten kubek i myślałem czego nie wziąć. Bo ładny był bardzo, no. Fajnie, jak ci się podobało? Bardzo, ale trochę mi szkoda moich rzeczy. Szczególnie tych cukierków. Życzę wam wesołych świąt, żebyście mieli lepsze święta niż Agnieszka teraz. Moje święta będą najlepsze. Święta tak, ale teraz jest ci trochę smutno. Teraz trochę tak. Więc żebyście wy tak nie mieli jak będziecie odpakowywać prezenty. Bye!